Chcielibyśmy w imieniu Rady Miejskiej, Pana Przewodniczącego, Pana Prezydenta oraz skromnym naszym własnym w naszym szpalerze poprosić wszystkich radnych do ratusza. Szanowni Państwo, otwieram uroczystą sesję Rady Miejskiej i proszę Orkiestrę Policji o odegranie hymnu państwowego. Mija 20 lat od chwili, kiedy Rada Miejska Wrocławia po raz pierwszy w historii wrocławskiego samorządu przyznała tytuł Civitate Bratislaviensi Donatus, a także Nagrody Wrocławia. 24 lata temu, 24 lata i kilka miesięcy temu przygotowywaliśmy wybory czerwcowe. Był rok 89. Do mojego biura w budynku przy ulicy Wita Stwosza wkroczył młody człowiek z ogromnym czarnym psem. Pies miał na imię Barba, jego pan nazywał się Bogdan Zdrojewski. Bogdan Zdrojewski został pierwszym prezydentem Wrocławia wybranym w wolnej Polsce. Wrocławski Teatr Arka, panie ministrze, jedyny w Polsce integracyjny teatr. Jedyny. Teatr Arka został założony dokładnie 20 lat temu, a zatem dzisiaj jest jubileusz tego wspaniałego teatru. Powstał z inicjatywy pani Renaty Jasińskiej, wówczas aktorki Teatru Współczesnego we Wrocławiu, oraz Andrzeja Nowaka i Bogdana Michalewskiego. Dziś pani Renata Jasińska prowadzi teatr samodzielnie, łącząc rolę dyrektora, aktorki i reżysera. Wrocławski Teatr Arka jest jedynym zawodowym teatrem integracyjnym w kraju i jednym z nielicznych w Europie. Jego zespół tworzą absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz adepci warsztatów teatralnych, osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Przedstawienia Arki często odwołują się do problemu nietolerancji wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością. Uczą tolerancji, otwartości oraz szacunku dla innych i dla siebie. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze o wielu wspaniałych sukcesach tego teatru, a dzisiaj gratulujemy i na ręce pani dyrektor przekazujemy tę wspaniałą nagrodę. Wspomagam go od czasu do czasu, ale właśnie ta integracyjność, to, że my potrafimy we Wrocławiu każdy z każdym porozmawiać, przeprowadzić dialog, czerpać z tego satysfakcję, to jest nasze źródło sukcesu.